Panie marszałku, Wysoka Izbo, mamy do czynienia z potrójnym zamachem na dostęp do informacji publicznej. Pierwsza ustawa, którą zajmował się Sejm, to kwestia ustawy o służbie zagranicznej. Pod pretekstem tajemnicy dyplomatycznej można schować wszystko. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie chce informować o swoich działaniach. Kolejna sprawa to kodeks karny, dzisiaj procedowana nowelizacja. Chcecie zamknąć dostęp opinii publicznej do akt zakończonych spraw, do akt zakończonych postępowań przygotowawczych. Chcecie uniemożliwić informacje, dostęp do informacji o działaniach prokuratorów i prokuratury. I trzecia sprawa, jeszcze najbardziej skandaliczna. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego rzuca koło ratunkowe rządzącym, którzy zbyt dużo wiedzą, ale też zbyt dużo informują. Składa wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności ustawy o informacji publicznej. To jest naprawdę skandal.